Jeszcze kilka miesięcy temu remiza w Ruszkowie Pierwszym prezentowała się tak. Obecnie oko cieszy wybudowana praktycznie od podstaw, a już na pewno wyremontowana nowa strażnica. Było to możliwe dzięki unijnemu programowi rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. W którym Gmina Kościelec rozpisała zadanie pod nazwą Przebudowa i Wyposażenie Świetlic Wiejskich i otrzymała dofinansowanie. Pod koniec sierpnia urzędnicy gminni dokonali odbioru technicznego obiektu. Remont pochłonął kwotę tysięcy zł, a pracę wykonała firma Rambut. Rafał Oliwiecki, która została wyłoniona w drodze postępowania przetargowego. Wyremontowana remiza niewiele ma wspólnego ze swoją poprzedniczką. Zmieniony został układ pomieszczeń na bardziej funkcjonalny. Remontowi poddano praktycznie wszystko od podłóg po sufity, a całość pokrywa nowy dach. Wymienione zostały okna i drzwi, a to wszystko. Z dbałością o funkcjonalność dla niepełnosprawnych. Za kwotę ponad 72 tysięcy złotych zakupiono wyposażenie w postaci krzeseł, stołów i nowoczesnego sprzętu kuchennego. Obiekt zyskał status świetlicy wiejskiej i różkowianie od teraz mają godne warunki do organizowania i uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych i integracyjnych.